W poprzednim filmiku zastanawialiśmy się, na jaką maksymalną wysokość wzleciała wyrzucona przez nas piłka i jaka była jej prędkość początkowa w momencie wyrzucenia, jeśli zmierzyliśmy sobie, że przebywała ona w powietrzu przez 5 sekund. Obliczyliśmy, ile wynosiła prędkość początkowa, wynosiła 24,5 metra na sekundę oraz obliczyliśmy maksymalną wysokość, na jaką piłka wzleciała, czyli 36,625 metra. Ale teraz chciałabym wyprowadzić wzory, które pozwolą po zmierzeniu czasu na szybko obliczyć zarówno tą prędkość, jak i maksymalną wysokość. Spróbujmy więc zamiast na liczbach rozwiązać nasz przykład na symbolach. Więc tak, oznaczmy sobie, że znowu te duże to jest czas, jaki piłka spędziła w powietrzu, czyli od momentu wyrzucenia do momentu upadku. Ponieważ przekonaliśmy się już tutaj dwa filmiki wcześniej, że taki ruch jednostajnie przyspieszony jest jakby symetryczny i wznoszenie do maksymalnego punktu i opadanie z powrotem na ziemię trwa tyle samo. W związku z tym, że tak jest, to czas wznoszenia jest równy dokładnie połowie tego czasu, jaki piłka spędziła w powietrzu. I teraz chcielibyśmy znaleźć po pierwsze prędkość początkową, a po drugie maksymalne przemieszczenie, które sobie możemy oznaczyć jako po prostu wysokość maksymalną osiągniętą przez naszą piłkę. Dobrze, i jak to zrobimy? No więc wiemy, że tak, że zmiana prędkości, czyli prędkość końcowa minus prędkość początkowa, to jest przyspieszenie razy czas trwania ruchu. Razy czas od momentu, gdy mieliśmy tą prędkość początkową, do momentu, gdy mieliśmy tą prędkość końcową. A w naszym przypadku, jak to będzie? No więc tak, prędkość końcowa to jest 0, ponieważ interesuje nas moment ten, w którym piłka wzleciała na maksymalną wysokość i się zatrzymała. Czyli o ten punkt na naszym wykresie położenia nas interesuje, gdzie prędkość jest równa 0, a wysokość, przemieszczenie jest maksymalne. Dobrze, czyli w naszym przypadku to będzie tutaj 0 minus nieznana prędkość początkowa, to jest nasze przyspieszenie, w tym przypadku przyspieszenie ziemskie, minus 9,8 metra na sekundę kwadrat razy ten czas wznoszenia, tak? Bo jako, tak jak powiedziałam, jako punkt końcowy naszego ruchu traktujemy o ten moment końcowy naszego ruchu, traktujemy o ten moment, gdy piłka się wzniosła na maksymalną wysokość i zatrzymała się. Tak, wobec tego interesuje nas czas wznoszenia równy 1/2 tego zmierzonego przez nas stoperem czasu przebywania w powietrzu. Dobrze, czyli jeszcze raz to sobie napiszmy. Minus prędkość początkowa to jest 9,8 przez 2 to jest 4,9. Czyli mamy minus 4,9 metra na sekundę kwadrat razy ten czas, duże T, zmierzony przez nas czas przebywania piłki w powietrzu. Tutaj sobie możemy obie strony pomnożyć razy minus 1, co nam da ostatecznie wzór na prędkość początkową, że jest to 4,9 metra na sekundę kwadrat razy czas przebywania piłki w powietrzu. Jeśli ten czas jest wyrażony w sekundach, no to sekundy z sekundami nam się skrócą i otrzymamy wynik w metrach na sekundę, czyli wszystko się zgodzi. Dobrze, to jest pierwszy nasz wynik. A druga sprawa teraz to jest maksymalna wysokość. Oczywiście jeszcze tutaj podkreślić trzeba, nie powiedziałam tylko na początku, a powinnam powiedzieć to już jakiś czas temu, że rozpatrując ten rzut pionowy blisko powierzchni Ziemi, oczywiście w powietrzu, w atmosferze ziemskiej, zaniedbujemy opór powietrza. Oczywiście gdybyśmy rzucali na przykład rozłożoną kartką papieru albo piórkiem, to byłoby to złe przybliżenie, no bo każdy wie z doświadczenia, że taki przedmiot bardzo leciutki i o dużej powierzchni, na przykład właśnie rozłożona kartka papieru albo piórko, nie będzie spadać swobodnie, nie będzie spadać z wyraźnym takim przyspieszeniem, jak na przykład piłka czy kamień. Ale w przypadku przedmiotów dosyć ciężkich i dosyć małych, takich jak na przykład właśnie nasze piłki, którymi rzucamy, jest to przybliżenie bardzo dobre i jego cały czas się trzymamy. Dobrze, a teraz zobaczmy, co z naszą maksymalną wysokością.
Otóż wiemy, że przemieszczenie w dowolnym ruchu akurat to jest prędkość średnia razy czas trwania tego ruchu. Tak, nasza prędkość średnia, czyli średnia, czyli w ruchu jednostajnie przyspieszonym, prędkość początkowa plus prędkość końcowa podzielone przez 2, to będzie właśnie to, co obliczyliśmy przed chwilą, 4,9 m na sekundę kwadrat razy czas przebywania piłki w powietrzu. A prędkość końcowa, to co już sobie powiedzieliśmy, to będzie po prostu 0. Tak, i to przez 2, to jest nasza prędkość średnia, a wobec tego maksymalne przemieszczenie to będzie to, bo tutaj jest 0, czyli to nam nic nie daje, razy czas trwania ruchu, który jest równy również 1 drugiej czasu przebywania w powietrzu. To już sobie powiedzieliśmy. Dobrze, czyli ostatecznie mamy tak, że nasze maksymalne przemieszczenie, czyli maksymalna wysokość, jaką osiągnie piłka, to jest 4,9 m na sekundę kwadrat razy czas przebywania piłki w powietrzu, to wszystko przez 2 i razy jeszcze czas trwania ruchu, czyli właśnie ten czas podzielony przez 2, czyli ostatecznie nasza wysokość, czyli maksymalne przemieszczenie, to jest, sobie napiszmy jeszcze tutaj, tak będzie ładniej, tutaj napiszemy ostateczny wzór. 4,9 m na sekundę kwadrat razy czas przebywania piłki w powietrzu podniesiony do kwadratu i to wszystko przez 4. I ile wynosi 4,9 przez 4? Zaraz zobaczymy. 4,9 podzielić przez 4 to jest 1,225 tysięcznych. Tak, czyli to ostatecznie to będzie 1,225 tysięcznych metra na sekundę kwadrat, tak to sobie zapiszmy, razy czas przebywania piłki w powietrzu do kwadratu. I znowu, jeśli ten czas będziemy mieć wyrażony w sekundach, to ostateczny wynik nam wyjdzie w metrach, tak jak trzeba. O, więc to są ostateczne nasze wzory na prędkość początkową i maksymalną wysokość w rzucie pionowym. W przypadku, kiedy znany jest czas od wyrzucenia ciała w powietrze do powrotu na Ziemię. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie choć trochę ciekawe.